Hej, Piran, witam was w kolejnym odcinku z Pawa i z Piranem. Muszę przyznać, że bardzo cieszę się z waszego odbioru moich filmów. Ogólnie myślałem, że jak będę wrzucał filmy o spawaniu, to po pierwsze moi stali widzowie znowu będą się fochać, że nie wrzucam czegoś normalnego, a po drugie osoby, które zajmują się spawaniem i raz na jakiś czas wchodzą do internetu pohejcić, no myślałem, że zlecą się jak muchy do wiecie czego i zaczną krytykować. W każdym razie tak się nie stało. Moje filmy póki co bardzo konstruktywną krytykę na razie przyjmują i wszystkie te wasze rady gdzieś tam biorę do serduszka. Tak jak wspominałem, jestem amatorem, bardzo dużo chciałbym się też nauczyć od was i mówię tu do osób, które spawają dużo, więc jeśli wyłapiecie jakieś moje błędy, to oczywiście kulturalnie powiedzcie mi, co jest nie tak i mam nadzieję, wszystko będę naprawiać. Póki co obiecuję wam to, że nie pokażę wam czegoś, czego nie jestem pewien, to znaczy nie pokażę wam wiedzy, której nie jestem pewien. Nie pokażę wam czegoś, co dla mnie nie działało, nie pokażę wam czegoś, co nie jest jakieś zgodne z praktyką, czy coś w tym stylu. Więc tak, przechodzimy do dzisiejszego tematu. Będzie to spojenie narożne, czyli po prostu złożenie ze sobą blachy na przykład w ten sposób. Dzięki takiej spoinie możecie na przykład właśnie łączyć blachy, robić sobie jakieś pudła ze stali, generalnie naprawiać na przykład starego typu taczkę. Generalnie jest to jedno ze spojeń, które warto umieć i tak naprawdę jest jednym z prostszych spojeń, być może nawet jest prostsze niż to, co pokazywałem wam tydzień temu, natomiast jest to też dobry trening przed spojeniem, który pokażę wam w kolejnym odcinku, którym jest już typowe spojenie pachwinowe, które będzie wyglądało mniej więcej tak, czyli będziemy spawać tutaj. No, jest to moim zdaniem spojenie najtrudniejsze, w którym trzeba się wykazać już sporą umiejętnością kontrolowania elektrody. Zanim zaczniemy spawać, musimy sobie nasze elementy spawane jakoś ustawić i tutaj jest kilka opcji. Możecie użyć magnesu spawalniczego, który aktualnie zostawiłem w domu, więc teraz wam go nie pokażę, albo na przykład, i to jest bardzo dobry trik, znajdujecie kawałek aluminium, który ma ścianki pod tym kątem. Te elementy aluminiowe typu profil są zaskakująco dobrze i precyzyjnie wykonane, więc macie pewność, że w ten sposób mamy tutaj 90 stopni, więc teraz tak, wystarczy na dobrą sprawę, że sobie przyczepię tutaj ten jeden kawałek, drugi może tu po prostu zostać, złapię sobie to na szybko spawami pomocniczymi i dzięki temu będę mógł to już po chwili zdjąć i dalej spawać, nie bojąc się o to, że uszkodzę sobie to aluminium. Przestawiłem kamery, żebyście widzieli dobrze, pod jakim kątem będziemy trzymać naszą elektrodę. Jako że jest to zupełnie inny typ spoiny niż ostatnio, musimy zacząć myśleć bardziej w trzech wymiarach i pamiętać o tym, że działają na ten spaw siły natury, takie jak na przykład grawitacja. Więc teraz, gdy będziemy spawać, przede wszystkim chcemy penetrować obydwa te elementy, a zatem najoptymalniej byłoby w tym momencie spawać mniej więcej pod kątem 45 stopni, dzięki czemu nasz łuk spawalniczy będzie nagrzewał równomiernie obydwa te łączone elementy. Natomiast jako że tutaj walczymy trochę z grawitacją, możecie ułatwić sobie zadanie lekko pochylając elektrodę jeszcze w tą stronę. Jak będziecie widzieli, że trochę wam to jeziorko spawalnicze gdzieś tam ucieka na dół, wystarczy troszeczkę pochylić elektrodę bardziej w dół, dzięki czemu siła naszego łuku będzie podtrzymywała jeziorko i wpychała tą spoinę z powrotem tutaj w tą naszą bruzdę utworzoną między tymi dwoma materiałami. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o niuanse. Możemy brać się za spawanie, tak jak ostatnio elektroda 6013, bo spawa się nią w miarę prosto. Pamiętajcie oczywiście tylko o tym, że jest tutaj bardzo płynny żużel, więc kąt ustawienia naszej elektrody, jeśli chodzi o, wiecie, odchylenie w bok,
musi być odpowiednio duży, żeby ten żużel spychać do tyłu. A w każdym razie pamiętacie, że ostatnio spawaliśmy prądami rzędu 70 do 80 A. Tego rodzaju spoina wymaga prądów podobnych lub nawet niższych, więc wydaje mi się, że w tym momencie 70 A powinna nam wystarczyć. Jeśli coś nie będzie do końca szło, zawsze możemy to zmienić. W każdym razie biorę się teraz za zrobienie dwóch małych spawów pomocniczych, a potem uchwycę to sobie jakoś inaczej i pospawam już całość. Pierwszy spaw nie do końca mi spenetrował, cóż, zdarza się, więc wystarczy go poprawić i będzie cacy. I tak przygotowany element możemy sobie już spawać dalej, więc myślę, że pokażę wam jeszcze jeden mały trik. Jeśli macie takie małe chińskie imadło maszynowe, którego jest wam nie do końca żal, możecie wykorzystać je jako prosty uchwyt do tych swoich próbek. Na pewno trochę ułatwi zadanie, jeśli chodzi o ćwiczenie spawania. Więc tak. Jeśli chodzi o złapanie na tym masy, bardzo proste, zawsze jest gdzieś miejsce. Zwróćcie uwagę na to, żeby iść odpowiednio powoli, żeby ten spaw ładnie wypełniał nam całą tą szczelinę. I najlepiej, jeśli krawędzie spawu lekko tylko nadtopią krawędź materiału i całość pozostanie w miarę prosta. Zobaczymy, jak wyjdzie. Tak jak wspomniałem, jest to jeden z prostszych spawów, więc nic nie powinno pójść źle. Ręcznie poszedłem trochę za szybko, ale mam nadzieję, że będzie to wyglądało w miarę dobrze. Okej, myślę, że nie ma wstydu. Więc szybko sobie omówmy nasz spaw. Wygląda on mniej więcej tak. Tutaj znowu jest lekkie wtopienie żużlu. Tutaj też niestety uroki 60-13. Nienawidzę ją spawać. Potem będziemy spawać 70-18, gdzie takich problemów zauważycie, że absolutnie nie będzie. Jeśli chodzi o tutaj to miejsce, wydaje mi się, że lekko gdzieś tam, nie wiem, mięśnie mi się spięły i przez to lekko odsunąłem elektrodę. Jak widzicie, ten wygląd spoiny nie jest w tym miejscu tak ładny, jakbym chciał. Natomiast całość jest w miarę niezła. Obejrzyjmy sobie ją od tyłu. Jak widzicie, w tym wypadku była tutaj zostawiona lekka szczelina między tymi elementami. I jak widzicie, ten spaw prawie idealnie spenetrował tutaj aż do, nazwijmy to, dna. To jest tak zwana grań. Tutaj jest tak zwane lico spoiny. Kiedyś zrobię film, w którym poprzecinam wszystkie te spawy i pokażę wam, jak wyglądają w środku. Podyskutujemy, czy faktycznie to było prawidłowe, czy należy to jakoś zmienić. W każdym razie nie mam teraz za bardzo czasu, ale chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Potrafiąc położyć spoinę taką, jak pokazałem wam dziś i tydzień temu, możecie spawać kątowniki i pokażę wam teraz na szybko, jak zrobić takie połączenie między dwoma kątownikami pod kątem, jak widzicie, prostym. Więc mam tutaj już przyczepiony kawałek do jakiegoś w miarę prostego kawałka kamienia. Tak jak widzicie, przygotowałem tutaj krawędzie, czyli są lekko ścięte obydwie. Chodzi o to oczywiście, żeby trochę lepiej nam ten spaw penetrował oraz zwróćcie uwagę, że ten materiał jest lekko cieńszy niż to, co spawaliśmy przed chwilą, więc myślę, a jakieś 60 kilka amper powinno jak najbardziej wystarczyć. Więc teraz sobie to tu po prostu przyczepię. Zostawię leciutką szparkę między tymi dwoma elementami, żeby ten spaw faktycznie ładnie penetrował.
I przyczepę to na szybko jakimś ściskiem. Położymy sobie tak jak przed chwilą spawy pomocnicze, żeby całość się trzymała i będziemy już jechali obydwa te elementy. Bierz się teraz za ten górny spaw i to jest spaw tak jak w ostatnim tygodniu, czyli mamy tutaj po prostu spojenie czołowe, tak jak ostatnio, mniej więcej celujemy kątem po połowie, duży kąt ustawienia elektrody i jedziemy. Ustawiłem nasz element w pianie, żeby znowu tutaj ta spoina była na płasko, nazwijmy to. W każdym razie można to oczywiście pospawać w pianie, ale jeszcze tego nie ćwiczyliśmy, więc czemu nie? Założyłem przyciemnione okulary, może to pomoże Wam trochę lepiej widzieć łuk, ale nie sądzę. Dobra, spawamy. Ok, nasza spoina jest skończona, zdjąłem tutaj kilka amperów, chciałem, żeby ta część spoiny wyszła lekko wypukła, żeby potem ładnie dało się ją zeszlifować, ale chyba nawet trochę przegiąłem, w każdym razie podkręćcie trochę amperów tutaj i no cóż, odezwała się 6013, znowu mamy tutaj trochę żużlu, więc na szybko postanowiłem to, żeby nie zostawiać Was z czymś tak paskudnym, naprawić, szybko sobie to przeszlifujemy, naprawimy i powinno wyglądać lepiej. Wyczyściłem całą tą szlakę, która tutaj nam się wtopiła i jak czyścicie, musicie bardzo dokładnie to zrobić, inaczej ta szlaka zawsze będzie chciała wyjść z powrotem. Nie pytajcie mnie skąd to wiem. Okej, dobra, spawamy. Podwyższyłem trochę prąd, że na pewno tutaj już wszystko ładnie się utopiło. Mam nadzieję, że wszystko ładnie się połączy i będę mógł zakończyć ten jakże fascynujący odcinek. Tak prezentuje się gotowy spaw, jak widzicie tutaj mi się zrobił jakiś dziwny cypel z metalu, w każdym razie dzięki temu miałem pewność, że jak będę jechał dalej łukiem, to już na pewno wszystko będzie ładnie wpalone i nie będę miał problemu z żużlem, więc to jest dla mnie żaden problem, to można zeszlifować. Pewnie nie jest to jakiś tam super poprawne, jeśli chodzi o spawanie, ale no cóż, działa, cały spaw jest ładny, od drugiej strony nie do końca spenetrowany, ale wydaje mi się, że całość będzie działała ładnie, taki element już spokojnie mógłby być narożnikiem jakiegoś ogrodzenia czy coś w tym stylu, oczywiście po oszlifowaniu, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Więc tak, w tym odcinku to już wszystko, tak jak wspomniałem, ćwiczcie sobie ten spaw, niestety do ćwiczenia jest trudny, bo za każdym razem trzeba brać nowe dwa elementy, ale no cóż, jak macie jakieś inne, to można zawsze spawać jeszcze tutaj, więc z każdych czterech elementów macie cztery spawy plus w środku możecie sobie je potem zostawić, będziecie tutaj bez problemu mogli poćwiczyć spawy pachwinowe. Zostawiajcie swoje komentarze, swoje jakieś prośby, co mam nagrywać, bo przyznaję szczerze, jak skończymy spawanie elektrodą, to nie wiem co dalej. Do spawania TIG trochę nie chcę przeskakiwać, bo to jeszcze chyba jest za wcześnie, ale na pewno jakieś projekty spawane, jeśli chodzi o elektrodę, przyjdą mi do głowy. Więc tak, to w tym filmie to tyle, dzięki za oglądanie i jak zwykle, miłego dnia i spawajcie, bo spawanie jest fajne.